Tak, z numerem 4 Hugo Mazur, to jest debiutant w naszej reprezentacji. Konstantyn Berzewski z numerem 7. Dodatkowo oczywiście Harisiejka, o którym wspomniałem, i Aaron Strumiński z numerem 14. To są czterej debiutanci, którzy dzisiaj w podstawowym składzie reprezentacji Polski. Włoch wskazuje na rzut karny dla reprezentacji Polski. Złamana linia spalonego przez zespół przeciwny i będzie pierwsza okazja. I popatrzmy, co się wydarzy, czy piłka przejdzie. Te słupy są dość niskie, ale sędziowie wskazują na to, że piłka przeszła. To też mamy rezultat 3-0 dla reprezentacji Polski już w trzeciej minucie, na początku tej trzeciej minuty. O którym mówiłem, bardzo doświadczony zawodnik. Jest Wierchy i... Tak, tak, tutaj naprawdę jest... Jesteś, jak widać, proszę zobaczyć, no, jesteśmy strasznie mocni w tym Munie. Tutaj, no, mówiąc w slangu, pojechaliśmy z Litwinami koncertowo. Sędzia nagrodził to i cała drużyna gratuluje formacji Młyna, bo to jest naprawdę ważne, jak ta formacja jest dysponowana. Tutaj w Młynie dyktowanym, no, Litwini nie mają nic do powiedzenia. Świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Wojciech Piotrowicz, jego okazja. Proszę spojrzeć, gdzie jest piłka między słupami, a więc 6-0 dla reprezentacji Polski. Dobry początek. Jeszcze. Tak, czekają już Polacy. Kacper Ławski. Nie, jednak w tą dalszą część formacji autowej zostanie wrzucona piłka, strata, ale Polacy grają na korzyści. To ciekawe, to ma chyba tam filar naszego zespołu. Pięknie kopnął tą piłkę. Spowodował, że utrzymujemy się przy niej i jesteśmy coraz bliżej pola punktowego Litwinów, którzy teraz tak karny. Popełniają błąd. Kolejny rzut karny, jest ich naprawdę sporo dla naszej reprezentacji po licznych błędach. No, arbiter ma dużo roboty dzisiaj, trzeba powiedzieć. Windujemy ten winnik, miejmy nadzieję, coraz wyżej. Tak, po raz kolejny świetnym kopnięciem popisuje się Piotrowicz i zdobywa kolejne punkty dla naszego zespołu. Tutaj zdrowie jest najistotniejsze, także ten wynik nie jest jeszcze tak do końca przecież sprawą zabezpieczoną przez naszą drużynę. Tutaj naprawdę bardzo szybko może się to potoczyć w jedną i w drugą stronę. No, na razie jest w naszą, ale zdobyte punkty z przełożenia przez Litwinów byłyby już pewnym kłopotem, ale nie myślmy o tym, liczmy na to, że to my będziemy zdobywać kolejne punkty. Pomoże tej akcji, którą widzimy teraz. No i zobaczmy, to są punkty zdobyte przez reprezentację Polski. Tam pod nieobecność jednego z zawodników Plichta zaniósł piłkę między słupy. To najważniejsze też w perspektywie kopu z podwyższenia. A więc brawa, wreszcie się udało sforsować tę defensywę rywala. Oby to było otworzenie tego wora z punktami dla naszej reprezentacji, ale podkreślam, to co próbujemy grać, tą grę w górze, grę kontynuacyjną. Nie dajemy się przewracać Litwinom, stoimy na nogach, nawet jeżeli gdzieś tam próbują szarżować, to jest biegający gdzieś tam z głębokości zawodnik kolejny do kontynuowania akcji i to przynosi efekt. Tak jakby byli lekko spięci, jakby nie wiedzieli, czego się można po tych Litwinach spodziewać, ale z drugiej strony przecież kilka naprawdę udanych akcji w pierwszej części spotkania już powinno tą nerwowość, tą tremę zrzucić. No jak nie wtedy, to może teraz te punkty. Takie perspektywy też nasi spoglądają na te rywalizacje w grupie, ale no, tutaj trzeba poprzykładać jeszcze trochę. Jak najbardziej tak, no, z takim przeciwnikiem jak Litwini, Beniaminkiem skąd... proszę, świetne punkty, tak, fajna akcja. No widzisz, wywołałem to w odpowiednim miejscu chyba. Krystian Pogorzelski zdobywa punkty naszego zespołu naprawdę po bardzo fajnej akcji. Najpierw podkreślam, ta praca Młyna stabilny, nawet z lekką tam przewagą. To dało spokój i tą koncentrację taką do rozegrania tej akcji przez ataki. Świetne tutaj krzyżowe podanie. Naprawdę ta akcja mogła się podobać. O, proszę, tutaj takie, nawet no, taki krzyż, ale... bardzo, bardzo czytelne, ale... Przyłożenia jeszcze to już by załatwiało sprawę, jeśli chodzi o punkt bonusowy, na który tutaj niezwykle liczymy. A też warto zostać z czystym kątem po stronie straty, bo myślę, że to zrobi wiele. Jak najbardziej, oczywiście. Przypominamy, że 4 i więcej przyłożeń w meczu premiuje punktem bonusowym przegrana. Szybki rzut wolny. Bardzo dobrze Zeszutek tutaj to zorganizował. Teraz dostaje wsparcie od partnerów. 5-6 metrów do linii pola przyłożeń. Polacy mogą za chwilkę zaliczyć trzecie. Trzecie przyłożenie, rzecz jasna, które już pozwoli im. I tak też się stanie. Jest Polska w polu punktowym. Mateusz Adamski.
Tak, świetna akcja naszego zespołu. Naprawdę, to zaczyna się podobać ten mecz, bo też przyspieszyliśmy. Pękła ta defensywa Litwinów. Troszkę pewnie brakuje im też sił. No i to wszystko przekłada się na kolejne punkty naszego zespołu. Bardzo blisko jesteśmy tego bonusa, o którym właśnie rozmawialiśmy już dużo. Zobacz, zaczęliśmy o tym mówić w sytuacji, kiedy... Polacy zorganizują się teraz w tym elemencie, zawieszona wysoko piłka, uwolnić musi ten, który łapie swoich przeciwników. Prosta piłka, bez ataku żadnego, no tylko kwestia złapania jej. Koniec spotkania. Polacy wygrywają ten mecz 33-0, mają tym samym drugie zwycięstwo. Najpierw pokonani Czesi, teraz bez straty nawet małego punktu. Reprezentacja Polski z bonusem? Niestety nie, bo ta czwarta akcja punktowa nie została uznana. Sędzia dopatrzył się zagrania do przodu. Tego chyba najbardziej szkoda. Trochę tak, natomiast duże brawa. No, wygraliśmy spotkanie, które nie było oczywistym zwycięstwem przed. Sporo niewiadomych.